like to welcome all of our guests. Witamy wszystkich. Dziękujemy za przybycie. Dziękujemy też artystom za te piękne dzieła. We thank the artists for their beautiful work here, which is for view and for purchase. We'd also like to thank Vice Consul Konrad Zieliński. Dziękujemy bardzo wicekonsul Konrad Zieliński za przybycie. Też witamy i dziękujemy za przybycie członków zarządu Muzeum Polskim w Ameryce. We'd like to thank also the members of the board of the Polish Museum of America, as well as the board of Dar Serca. Dziękujemy też i witamy członków zarządu Daru Serca. We'd also like to thank our media sponsors, Pole Vision, Art TV, and Polish Radio 1030. Dziękujemy naszym sponsorom medialnym Pole Vision, Art TV i Polskie Radio 1030. Też witamy reprezentantów Dziennika Związkowego i Polsat 2. We'd like to also, welcome our representatives of Dziennik Związkowy and Polsat 2. So this evening we have a fun-packed evening. Of course, we have the great food, the wonderful music from KBE Entertainment, the cash bar. So we welcome you to that. Also, we have a silent auction. Lydia Wilangowska has donated this fine reproduction for a silent auction. All of the proceeds from the silent auction go to the museum and Dar Serca. So, dziękujemy za przybycie i pan Loryś powie parę słów od Muzeum Polskiego. Witam wszystkich. Dziękuję za przybycie. Jest polskie przysłowie do trzy razy sztuka. Robimy to trzeci raz, ale mam nadzieję, że będziemy robili czwarty, piąty, nawet do dziesiątego razu. Bardzo dziękuję. Jeszcze w środę będzie następne networking, to proszę swoich znajomych zaprosić i na przybycie. Bardzo dziękuję. Please bring your friends for the networking on Wednesday. Thank you very much. Dziękuję pan Loryś. Teraz parę słów od pana konsula Konrada Zielińskiego. Dziękuję bardzo. Dobry wieczór państwu. Witam wszystkich darczyńców, artystów i uczestników dzisiejszego wydarzenia. Ktoś kiedyś powiedział, że sztuka produkowana jest głównie dla sztuki. Dzisiejszy dzień udowadnia, że nie mógł się bardziej mylić. Muzeum Polskie w Ameryce i Fundacja Dar Serca już trzeci rok z kolei udowadniają, że sztuka może również przekładać się na bardzo wymierne cele, a nie ma bardziej szczytnych celów niż pomoc dzieciom w potrzebie. Także serdecznie gratuluję tej wspaniałej inicjatywy. Jest mi ogromnie miło, że mogę być po raz pierwszy, ale jednocześnie być świadkiem trzeciej edycji i słyszałem już od organizatorów, że w tym roku mamy również bardzo wielu nowych artystów, dlatego to ogromnie cieszy, że to właśnie społeczność polonijna w Chicago wykazuje taką aktywność na polu sztuki nowoczesnej, ale jednocześnie na polu pomocy dzieciom w potrzebie. Cóż można dodać? Serdeczne podziękowania i serdeczne gratulacje. Dziękuję panu konsulowi. No to dziękuję wszystkich za przybycie. Zapraszamy do baru, do jedzenia, do kupna sztuki, do rozmowy z artystami i życzymy dobrej zabawy. To zabawa kończy się o 11:00. Dziękujemy. Z tego, co widać, co wszyscy widzimy, goście bardzo dopisali. Jesteśmy niezmiernie szczęśliwi. To jest wielki sukces dla obu fundacji, ponieważ jest to impreza organizowana przez Junior Board, tak Fundacji Dar Serca, jak również Polskiego Muzeum. No i to jest ich sukces przede wszystkim, po raz trzeci, wielki. Cieszymy się bardzo, bo to taki chlubny cel i ich inicjatywa sprawdza się i
dochód przeznaczony będzie również, tak jak na Fundację Dar Serca, na pomoc chorym dzieciom, jak również, żeby wesprzeć Polskie Muzeum, które no, ma taką wielką, wielką historię dziedzictwa i cieszymy się, że ta polska kultura jest propagowana. I no to takie radosne również, że nasi artyści mogą tutaj się prezentować, mają możliwość przedstawienia swoich prac artystycznych i to też jest takie no bardzo, bardzo no chlubne i dla Polonii, dla nas wszystkich, że my jako środowisko polonijne wzajemnie się wspieramy i robimy naprawdę, naprawdę coś dobrego. Tak, dzień dobry Państwu. Miałem okazję zobaczyć dopiero kilka obrazów, fotografii, jeszcze nie całą wystawę, bo jest faktycznie bardzo duża, bardzo imponująca, ale przede wszystkim chciałbym powiedzieć, jak bardzo jestem pod wielkim wrażeniem dzisiejszego szczytnego celu tej wystawy. To ta inicjatywa Muzeum Polskiego i Fundacji Dar Serca pokazuje, że sztuka nie musi być tylko sztuką dla sztuki, ale sztuka może mieć konkretny cel, taki jak pomoc potrzebującym dzieciom. Także dzisiejsze spotkanie jest przede wszystkim bardzo potrzebne. Konsulat jest pod ogromnym wrażeniem zaangażowania już w kolejnym roku Muzeum Polskiego i Fundacji Dar Serca w tą szczytną inicjatywę. W pełni to popieramy, bo jest to coś, dzięki czemu nie tylko możemy oceniać walory sztuki, ale również pomagać potrzebującym dzieciom. Także gratuluję jeszcze raz w imieniu całego konsulatu i liczę, że w przyszłych latach tak samo będzie się to odbywać w taki sposób, jak dzisiaj to widzimy. Zacząłem od fotografii tutaj z tej strony. Najbardziej osobiście lubię fotografię, więc dlatego od tego zacząłem. No tak jak powiedziałem, prace są bardzo, bardzo staranne. Za chwilę będę z tej strony oglądał obrazy i rzeźby. Faktycznie wiele nowoczesnych elementów sztuki gości tutaj w tym tradycyjnym muzeum i że progi tego muzeum witają tak wielu młodych artystów. Jeżeli się rozejrzymy, to widać, że naprawdę przyciąga ta uroczystość bardzo wielu młodych ludzi, którzy jedni chcą pokazać swoją twórczość, drudzy chcą pojawić się, pomóc. Także to wspaniała inicjatywa, że w takim miejscu, które istnieje od tylu lat, pojawiają się nowe pokolenia artystów, nowe pokolenia przedstawicieli właśnie Polonii, którzy chcą aktywnie uczestniczyć w tym i jako taka końcowa uwaga muszę to dodać, że ogromnie cieszy, że to właśnie w społeczności polonijnej tak łatwo znajduje się wspólny mianownik pomiędzy sercem a sztuką. I z tego powodu mogę czuć się dumny jako Polak, że to właśnie przedstawiciele społeczności polonijnej wykazują taką inicjatywę. No, czuję się fantastycznie. Słuchajcie, jest fenomenalna atmosfera. Towarzyszą mi oczywiście ludzie, którzy tutaj przychodzą, ludzie, którzy się wystawiają, ludzie, którzy współorganizują tą rzecz. Myślę, że jeżeli robimy coś z serca i w jakimś takim fajnym celu, to tworzy się jakaś taka wartość dodana, którą się czuje. Także pomimo lekkiego zmęczenia, bo dzisiaj instalowaliśmy to wszystko, fajnie jest. Chciałam się podzielić obrazem z dzieckiem. Tytuł tego obrazu jest Ciekawość. Jest to rzecz o tym momencie w życiu, kiedy dzieciak potrafi się wpatrywać w Biedroneczkę chociażby. I przypomniało mi to taki wiersz z dzieciństwa o Biedroneczce, która ma polecieć do nieba i przynieść kawałek chleba. Tak sobie pomyślałam, że to fajnie niesie, fajną treść też niesie dla ludzi, którzy tutaj przychodzą i tą swoją obecność
gościom, jakby dokładają tą cegiełkę, żeby pomóc no, tym najbardziej potrzebującym. I zawsze, nawet wtedy, kiedy myślisz, że masz bardzo mało, jest ktoś, komu można pomóc. I to jest tak potrzebne dla nas. Warto to docenić i warto to robić. Przedstawiłam tym razem głównie oryginały, ale oczywiście, że są też reprodukcje. Jakość tych reprodukcji jest taka, że wielu ludzi ma trudność z rozpoznaniem, co jest oryginałem, co reprodukcją. Co jest komplementem ukłonem w kierunku mojego męża, który tym się zajmuje. Reprodukcje powstają w naszym studio. Jest parę nowych rzeczy, kompletnie nowych, takich, których nie pokazałam jeszcze nigdzie. Ten obraz dzisiaj w nocy kończyłam. Cieszę się, że mogę pokazywać to, co robię i że taki fajny, niesamowity oddźwięk jest, że ludzie tak to czytają i tyle fenomenalnych komentarzy dostaję z powrotem. Zostałam poproszona przez panią Kingę, czy chciałabym brać udział w tej akcji pomocy dzieciom i nigdy nie odmówię. Jest to fotografia analogowa, jestem całkowicie old school, wszystkie zdjęcia sobie są robione na aparacie medium format kamera, negatywy wywoływane w ciemni, później specjalnym procesem wywoływany, który się nazywa leaf print, który właśnie daje ten efekt ziarnistości, taki graininess texture w zdjęciach. Jestem zakochana w ciemni, po prostu poszłam całkowicie, odeszłam od digital i tylko analogowa fotografia w tym momencie mnie wyciąga. Tu ciężko mi o tym tak swobodnie mówić, ponieważ wszystkie zdjęcia są bardzo osobiste, to są osobiste projekty. Inspiracje znajduję, tak jak widać, znajdę jakąś lalkę i projekt powstaje w mojej głowie, zaczynam fotografować i widać efekty tego. Nie lubię kolorów. Uważam, że są okropne kolory w fotografii. Żartuję. Przede wszystkim dlatego one są takiej tonacji, ponieważ ten proces, tylko w tej tonacji można zrobić. Z tym procesem nie wyciągnie się kolorów, najwyżej od barwy, różu, może żółci i tak dalej. I ten proces mnie pochłonął i w tym procesie robię te zdjęcia, dlatego nie ma żadnych kolorów, bo jest to niemożliwe. Przede wszystkim nie robię zdjęć dla kogoś, tylko to jest moja terapia, robię je dla siebie. To widz odbiera w nich, jeżeli odczuwa jakieś emocje, czy widzi coś więcej niż zwykłą fotografię, to jest największe wynagrodzenie dla mnie. Nigdy nie robiłam zdjęć pod publikę, zawsze robię to, co czuję, więc tak to wygląda. Ty ludzie są zaskoczeni, że można spotkać jeszcze kogoś, kto robi fotografię analogową. Myślę, że tematyka też zaskoczyła. Ogólnie bardzo, bardzo super feedback, bardzo fantastycznie. Wszystkie te obrazy tutaj mają taką troszkę zaniżoną cenę, ponieważ chciałabym jak najwięcej pieniążków przekazać na serca, więc mam nadzieję, że się sprzeda. Wszystkie obrazy są w tej samej cenie, za $300. I specjalnie cena jest zrobiona tak minimalnie, zeszłam, żeby mieć na było jak najwięcej pieniążków. Dostałam zaproszenie od pani Kingi. Także byłam bardzo zaszczycona, że mogłam być zaproszona na ten wieczór dzisiaj. Co pani przywiozła ze sobą? Jakie eksponaty? Jest to wybrana biżuteria. Nie są to wszystkie rzeczy, które robię, ale myślę, że takie, które różnorodne, więc każdy może coś znaleźć dla siebie. Są to kamienie półszlachetne. Wszystkie to są kamienie naturalne. Już parę rzeczy zostało sprzedanych. Tak jak powiedziałam wcześniej, to są to kamienie naturalne. Różne kolekcje, jest kolekcja statement pieces, że tak powiem, czyli troszkę większe naszyjniki dla pań, które lubią akurat taką biżuterię. Jest kolekcja bardziej elegancka, czyli bardziej evening jewelry collection i troszkę delikatniejsze rzeczy, także myślę, że każdy się wybierze dla siebie. Byłam na takim wielkiej imprezie, balu od Dar Serca
i siedzieliśmy razem ze stolikiem i właśnie przez osobę, która jest tutaj wolontariuszem, byłam zaproszona i bardzo jej dziękuję za to, że wysłała informacje i jestem tutaj dzisiaj. No ja myślę, moje obrazy to reprezentują taką moją energię, która płynie z mojego balansu, mojego życia. Bardzo lubię kwiaty i to reprezentuję w moich obrazach. Także nowy taki abstract painting to jest dla młodzieży, dla tego, żeby ktoś po prostu jakoś kombinował w interim design. I bardzo się cieszę z tego eventu, że tu jest bardzo miła atmosfera i mogę poznać innych artystów i wszystkie Fundacja Dar Serca robi to dla innych i zapraszam wszystkich młodych ludzi, żeby też z entuzjazmem robili coś dla innych, bo to jest po prostu daje zawsze z powrotem i życzę wszystkim miłej zabawy i oglądania art. Thank you.